Cześć, witajcie z tej strony Mrówka. Mamy 30 kwietnia. Remont opryskiwacza zakończony. Nie nagrywałem jakichś filmów wcześniej z prac przy opryskiwaczu, bo kamerka odmówiła posłuszeństwa. Pogoda totalnie nie sprzyjała. Także robię po prostu film na koniec. Jak to wszystko. Pokażę wam, jak to wszystko zrobiłem, poopowiadam, no i tyle. Ogólnie to z pogodą było tak, że w jednym tygodniu pomalowałem go podkładem, cały tydzień potem czekałem na to, żeby można było go pomalować na farbą już tutaj tą zieloną właściwą. Także strasznie mi się to przeciągło, chyba cały miesiąc go robiłem. Nie wiem, kiedy ostatnio był ten film. Co tam mówiłem, że zaczynam remont, ale no przedłużyło mi się to. Strasznie mi się to przedłużyło. W międzyczasie jakieś inne też roboty były. No i ta pogoda, to już nie będę tutaj się wypowiadał. Dobra, mniejsza z tym. Może najpierw powiem to, co zmieniłem, to, co dodałem do opryskiwacza, jak go zmodernizowałem, a potem opowiem. Co dodałem, to może zaczniemy od rozdzielacza. Tak jak mówiłem wcześniej w filmie, zrobiłem tą regulację. Jest regulacja posów do przodu i do tyłu. I jest regulacja na śrubie góra-dół. Oczywiście przedłużyłem tutaj do cięgieł dolnych. Też chyba dodałem tutaj około 10 cm. Już jest dużo lepiej, bo po prostu ja tutaj zademonstruję. O. Mogę się wcisnąć. Mogę podczepić cięgno dolne. Mogę spokojnie podłączyć sobie wałek. Także tu jest to poprawione. O. Następna sprawa. Pompa. Może przejdę z drugiej strony. O. Pompa, jak pokazywałem wam wcześniej, wisiała na dwóch śrubach. Teraz jest zrobiona podpora na czterech śrubach. Pompa jest stabilna. Oczywiście został wymieniony olej na świeży. Została dołożona obudowa, a raczej osłona wałka. Oczywiście nie jest to oryginalna, jest zrobiona z wiaderka 5-kilowego budowlanego, fajna, miękka, nie będzie pękać, można ją rozciągnąć, spokojnie można włożyć tam rękę i założyć sobie wałek. Idąc dalej, dołożony został tutaj nie rozwadniacz, tylko mieszadło, podłączone tu pod rozdzielacz. Tutaj była tylko śruba taka wkręcona, 16, założyłem końcówkę. Jest zrobiony, co mi z tym rozwadniaczem? Jest zrobione mieszadło. Tutaj oczywiście rozdzielacz na tym wzmocnieniu. Wcześniej ta śruba tu nie wchodziła. Teraz jest tutaj zrobione to, że wchodzi głębiej. Jest dana gumka, żeby to elastycznie pracowało, bo tu jednak jest ciężar. I w niektórych rozdzielaczach tak widziałem, jak na przykład chyba u sąsiada też tak było, co mu robiłem, że to się po prostu przeginało na bok, no bo to jednak pręży, tak? Ciężar tych węży, to wszystko to jednak pręży. Idąc dalej, aha, tutaj przerobiłem też to, bo to było trochę za nisko, można było się uderzyć o lance, teraz jest trochę wyżej, jest lepiej. Zbiornik został pomalowany podkładem na plastik, na to poszedł epoksyd, no i farba. Zbiornik akurat mi malował wuja, który jest lakiernikiem samochodowym, także tutaj wyszło naprawdę fajnie. Jedynie co jakieś głębsze rysy, o tutaj dziurki, tu jakieś rysy głębsze. Niestety tego już się nie da tutaj usunąć, jedynie co to bym chciał wziąć, nie wiem, no szpachel i szpachlować, ale zająłoby mi to sporo czasu i zabawy. Nie wiem, czy by to nie pękało.
Siema, z tej strony Mrówka. Mamy 12 maja, w końcu mogę nagrać film. Chociaż już jeden nagrałem 2 tygodnie temu. Ale kamerka mi się zepsuła, nie chce ze mną współpracować ani z moim komputerem. Nagrałem coś telefonem, ale coś mi zaczęło tam urywać. Nie było całości. Chyba jak go sprzedam, to kupię sobie nową kamerkę. Aczkolwiek dzisiaj ten opryskiwacz jedzie już do klienta. No jest, można powiedzieć, na 99% zdecydowane, że go bierze. Oczywiście mu powiedziałem, jeśli go nie weźmie, bo jadę mu zawieźć własnym transportem, niedaleko 30 km. Już mu powiedziałem, że jeśli go nie kupi, no to zwrot paliwa, tak? Bo nie będę jeździł bezczynnie w to mi z powrotem z opryskiwaczem i nie będę go brał na wycieczki. Ale mniejsza z tym, dobra. Tam wcześniej mam tam 4 minuty filmu. To chyba tutaj już wszystko opowiedziałem. Także może tutaj jeszcze trochę dodam o lancach, bo już o farbie, o tym wszystkim mówiłem. Ale tam mi urwało filmik o lancach. No. No co tutaj dużo będę mówił. Węże porozprowadzałem sobie po ramionach. Odbezpieczymy. Bo telefonem to już się tak fajnie nie nagrywa jak kamerką na głowie. Że o, te węże, no znowu zaczyna padać, są porozkładane tutaj i nie mają możliwości gdzieś jakiegoś tam zduszenia, przełamania. Są porozkładane po ramkach. Tak samo tutaj. O. Także tak to wygląda. Tak samo na drugiej stronie. O, tutaj porozprowadzałem też, że nie ma jakichś ostrych załamań. Ładnie tu się rozkłada. O. Przynajmniej go mogę dzisiaj rozłożyć, bo ostatnio właśnie tamten film jak nagrywałem, to musiałem w warsztacie, bo było tak zimno i wiało. No i tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj. Teraz go właśnie będę ładował na przyczepkę i jedziemy. Jedziemy z nim do klienta pod Poznań. Także niedaleko. Niedaleko, on tam do jakiś potrzebuje do pryskania, do zabiegów na warzywka. Bo ma jakiś duży, a mówi to tak 1500 litrów. Mówi jakiś, mówi trochę za ten. Mówi za duży, ciężko się wykręcić. W ogóle taki nieporęczny jest na małe działki. Mówi taka 400 by mu stykła. Dobra, no nie chce przyjechać, ma niedaleko, nie chce przyjechać. Chyba nie ma czasu, bo oni tam mówi, że dużo roboty mają. Także jak najpóźniej, żebym przyjechał. Dla mnie to nie ma problemu. Rzucam na przyczepkę, jadę. Problem był trochę tam z tym filtrem. Musiałem go uszczelnić. Ale to udało mi się zrobić. Już nigdzie tutaj nie leci. Dzisiaj był sprawdzany. Wrzucę też filmik, jak to wszystko pryska. Tu jeszcze wymieniałem wszystkie uszczelniacze, bo były już no takie zduszone, jakbym to mógł nazwać. I po prostu przepuszczały. Założyłem wszystkie nowe o-ringi i teraz jest w porządku. Także opryskiwacz jak najbardziej sprawny, wszystko gra. No i dzisiaj jedzie do klienta. Na razie, trzymajcie się, cześć. We'll be right back.
it pumps through my veins, hearing the voices that beg me to stay out.